Witam wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się w warsztacie, jest sobota i naprawiamy naszego MTZ-a, ponieważ sezon tuż tuż, u niektórych pewnie już się zaczął, a u nas niestety wyszła awaria. Mianowicie, z tych dwóch przewodów ciekła ropa, na początku nieznacznie, ale ciekła. Później przeniosło się już na wszystkie. O, tu wymieniliśmy już podkładki, jak ma być. Już nie cieknie, ale niestety teraz cieknie spod wtrysku. Tutaj mam wyjęty wtrysk, który był na początku. W ogóle wtryski były wymieniane i na nowo ustawiane. I otóż ta podkładka, tamten wtrysk siedział tutaj, a ten tutaj. I ten ciekł, więc dla sprawdzenia, czy to jest wina w trysku, czy tam coś w bloku. Zamieniliśmy wtryski i teraz ten nie cieknie, ale cieknie spod tego, który jest tutaj. Tak wygląda, który jest cały w oleju. I teraz cieknie na wolnych, jak się odpali na wolnych obrotach, jeszcze wszystko suche, ale jak już się ruszy, chwilę pojedzie, to stąd ciurkiem. No może nie ciurkiem, ale widać, jak leci olej. No i też trzeba będzie, ogólnie to tutaj też trzeba będzie może tą podkładkę zmienić albo coś, żeby właśnie nie ciekło, bo albo zmienić, mocno dokręcić, bo wczoraj też już to robili, już od kilku dni się z tym męczymy i te były dokręcane wczoraj tak dosyć mocno, a dzisiaj już były luźne. Także chyba będziemy musieli założyć drugi wtrysk na nowych podkładkach i dopiero wtedy zobaczyć, czy stąd się będzie ciekło, czy nie. I już wtedy ruszymy z pracami polowymi. Jest już połowa marca, więc już u nas już powinno być, powiedzmy, już rozsypane. Nie, niektórzy już dawno zaczęli, ale u nas na spokojnie. Mamy tego dużo, więc spokojnie damy radę. I wracając. Tutaj już wszystko, już tutaj już jest suche, powiedzmy, suche, już podkładki zmienione. Z tych wszystkich już jest wszystko sucho, nic się nie leje, już dzisiaj dokręcane były ponownie. Tylko w tym jest jeszcze coś. I tak jak mówiłem, albo coś zmienimy podkładki, albo cały wtrysk się nowy, czy kupi się na zapas. Dopiero wtedy się założy, dopiero wtedy ruszymy z saletrą, z rozsypaniem i pewnie jakiegoś vloga jeszcze dla was nagram. No i to by było na tyle. Cześć.